Szanowni Państwo, no mam ogromną tremę, bo nie wiem co powiedzieć. Tyle fantastycznych słów zostało do tej pory powiedziane. Prawdziwych słów, nic na wyrost. Nawet można powiedzieć, że za mało, bo cokolwiek by się powiedziało o naszych laureatach tej nagrody obecnych i poprzednich, to wszystko będzie za mało. Pozwólcie, że zajmę dosłownie chwilę czasu. Chciałbym tutaj wypowiedzieć w imieniu, reprezentujemy grona Towarzystwa Miłośników Torunia. Fantastyczne stowarzyszenie, które za kilka lat będzie obchodziło 100 lat. Również są ze mną moi przyjaciele z województwa kujawsko-pomorskiego z Gruty, z którymi razem realizujemy fantastyczny projekt związany z osobą pułkownika pilota Tadeusza Rolskiego. Rozpoczęliśmy ten projekt parę lat wcześniej. W tym roku skupiliśmy się przy okazji 80-leciu wybuchu II wojny, jak również 95. rocznicy 4. Pułku Lotniczego, którego pilotem wieloletnim dowódcą eskadry w czasach wojny był właśnie pułkownik pilot Tadeusz Rolski. 20 lat temu mieliśmy to szczęście, że w Toruniu, w ramach również Towarzystwa Miłośników Torunia, udało nam się gościć innego asa świętej pamięci, już generała pilota Stanisława Skorskiego, też pilota 4. Pułku Lotniczego, ale bez obrazy tutaj to, co rozmawialiśmy w kuluarach, gdy ówczesny kapitan pilot Tadeusz Rolski dowodził w 1939 roku eskadrą i dywizjonem myśliwskim, to ówczesny podporucznik Stanisław Skalski był dopiero świeżo upieczonym podporucznikiem. Nie ujmując czegokolwiek to, co dokonał później, to było oczywiście fantastyczne, trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie. Ci ludzie dokonali rzeczy niemożliwych na tym sprzęcie. Różnica technologiczna między naszym sprzętem lotnictwa a niemieckim, no to była potężna, dlatego mówię cześć i chwała tym osobom. Realizując kolejny projekt tutaj związany właśnie z osobą wspaniałego tutaj syna tej ziemi, udało nam się nawiązać kontakt z synem syna tego człowieka, czyli z panem Danielem Rolskim, na którym chciałbym tu oficjalnie serdecznie podziękować za wspaniałą pomoc do tej pory udzieloną. Udało nam się zrobić na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kilka wspaniałych rzeczy. Pracowaliśmy, nawiązywaliśmy jako krótkofalowcy, nawiązaliśmy kontakt z kilka tysięcy łączności z podobnymi stacjami na całym świecie, gdzie na falach eteru przybliżaliśmy postać Tadeusza Rolskiego, Floriana Laskowskiego, również pilota tego dywizjonu myśliwskiego, który poległ. Wydarzenia związane z tym polskim lotnictwem, które są tak w sumie mniej znane, a chcieliśmy przez tą naszą pracę oddać tym ludziom cześć i honor. Projekt trwa dalej, ponieważ, co nas ogromnie cieszy, pozyskujemy kolejnych sponsorów. Współpracujemy również z Instytutem Pamięci Narodowej w tym projekcie i w innym. I muszę powiedzieć, że chcemy projekt ten zakończyć na przełomie sierpnia, września, znaczy uhonorować go na przełomie sierpnia, września przyszłego roku, ponieważ w tym okresie przypada 80-lecie powstania jednostki, wspaniałej jednostki lotnictwa polskiego w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, mianowicie 306 Dywizjonu Myśliwskiego w nazwie toruńskiego. Dla nas, dla Towarzystwa Miłośników Torunia jest to niesamowita rzecz, nie powiem, że frajda po młodzieżowemu, że możemy w tym projekcie uczestniczyć. Tadeusz Rolski był pierwszym dowódcą. On tworzył ten dywizjon. On ściągał ludzi, polskich pilotów z Toruńskiego 4. Pułku Lotniczego, 3. Poznańskiego. Jego zasługi potem są, że tak powiem, nieocenione. Bardzo żałuję, że nie miałem okazji osobiście poznać pana pilota Tadeusza Rolskiego. No niestety tak się złożyło. Realizowałem inne rzeczy w tym czasie. W każdym bądź razie nawiązaliśmy wspaniałą tutaj współpracę. Tworzymy cały film, wykorzystując zdolności, możliwości Jurka Strużyny, który jest tu ze swoją żoną Felicją. Chcieliśmy w tym momencie serdecznie podziękować po pierwsze za gorące przyjęcie tutaj, że zostaliśmy zaproszeni, że mogliśmy się, że tak powiem, uwidocznić. Na podsumowanie tego początku tej współpracy, bo nie wiem, że to jest koniec, to jest początek uważamy. Chcielibyśmy z częścią Państwa, przepraszamy, że mamy tak mało tych rzeczy, ale chcieliśmy się, że tak powiem, podzielić takim drobnym naszym dorobkiem. Pozwólcie Państwo, że w pierwszej kolejności poproszę o przyjęcie takich skromnych prezentów związanych z naszą działalnością, z Towarzystwem Miłośników Torunia, jak również z naszą akcją
panią wojewodę podkarpackiego, panią Ewę Leniart. Serdecznie dziękuję za to, co pani dotychczas zrobiła. Liczę na dalszą współpracę, a przede wszystkim serdecznie dziękujemy za to dotychczas, co pani zrobiła nie tylko dla tego środowiska, tym bardziej, że łączy nas ten wspólny mianownik. Podkarpacie z ziemią kujawsko-pomorską, w tym przypadku postać pilota Tadeusza Rolskiego. Dziękuję serdecznie do tej pory za uhonorowanie ojca pana Daniela i że możemy z tą niezmiernie miło, że możemy tą pracę przyłączyć się do niej i ją kultywować, nagłaśniać mocno na ziemi kujawsko-pomorskiej, gdzie no taka inna sytuacja, troszeczkę za mało się o tym mówi. Także dziękuję serdecznie i proszę przyjąć z najlepszymi życzeniami. Dziękuję serdecznie. Jeszcze dosłownie parę takich rzeczy, poproszę tutaj, dziękuję Felicja. Dla pana dyrektora oczywiście oddziału IPN w Rzeszowie. Że ich kochają. Dziękuję serdecznie.